naszą znakomitą koleżankę za jej przede wszystkim wkład społeczny, ale pozwólcie, że ja zacznę od osobistej nuty. Kiedy przyjechałem w roku 2000 do Edmonton i miałem okazję dołączyć do działań chóru Polonia, już po paru próbach Bozena zaprosiła mnie do siebie do domu. Od tego momentu ja zacząłem z Jackiem chodzić w góry i można by powiedzieć, dzięki temu w ogóle zaczął się ten cały polski męsko-damski chór. Ale za co ja jestem ci najwięcej wdzięczny, to to, że przyjęłaś mnie pod swój dach, prawie nie znając mnie. Przedstawiłaś mnie wielu znakomitym Edmontończykom, z których większość jest tutaj zebrana, co mnie bardzo cieszy. No i to, co zawsze było cudowne dla mnie z tobą, Bożena, to, że my dzielimy pewien taki szelmowski poczucie humoru, które sprawia, że ja myślę, że Bożena jest najbardziej zaawansowaną kobietą w zachodniej Kanadzie. Także w imieniu całego klubu wszystkich klubowiczów dziękuję za wszystko, co dla mnie dzięki. Ale słuchajcie, tak naprawdę, bo ja tam z koleżankami swoimi, to tam zawsze jakieś kabareciki żeśmy sobie robiły, żeby nam było fajnie, żeby się odreagować od codziennego życia, ale to w zasadzie przy Piotrze pierwsze kroki, pierwszy kabarecik, to on nie odpuszcza, mówi, ja nie wyjdę na scenę, ja się wstydzę, ale dasz radę, wyjdziesz. I tak to się zaczęło, wszystko przez Piotra. Pierwszy kabarecik.